myślisz, że jesteś Polakiem? Akurat. Dzień dobry. Nazywam się Rafał de Freitas. Urodziłem się w Brazylii. Jestem Polakiem, ale nie mam prawa obywatelstwa polskiego. Dzień dobry. Mam na imię Terezinha Wainga. Urodziłam się w Brazylii. Jestem polskim. I nie mam praw obywatelskich. Mój dziadek pochodził z Polski i utrzymuję kontakt z polskimi kuzynami. Jeszcze raz. Twoi rodzice lub dziadkowie urodzili się w Polsce? I co z tego? Dzień dobry, Polacy. Nazywam się Sergio Adamowicz. Urodziłem się z Brazylii. Jestem Polakiem. I nie mam prawa do obywatelstwa polskiego. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Liz Maria Szyński. Urodziłam się w Brazylii. Jestem Polakiem i nie mam prawa obywatelstwa polskiego. Masz polsko brzmiące nazwisko? To nic nie znaczy. Dzień dobry, mam na imię Esteban. Po polsku moje imię to brzmi Szczepan Badziak. Urodziłem się w Brazylii i nie mam prawa do obywatelstwa polskiego. Mam nadzieję, że to kiedyś się uda. Pozdrawiam was wszystkich. Dzień dobry. Nazywam się Bruno Rodrigues Bieszczyt. Urodziłem się w Brazylii. Jestem Polakiem, ale nie ma prawa obywatelstwa polskiego. Mówisz po polsku? A co w tym wyjątkowego? Nazywam się Filomena Maria Izzi, urodziłam się w Brazylii, jestem Polska i nie mam prawa do obywatelstwa polskiego. Dzień dobry Państwu, nazywam się Eduardo Furman i urodziłem się w Brazylii. Dnia 30 kwietnia 1947 roku. Jestem Polakiem i jeszcze nie mam prawa do obywatelstwa polskiego. Kochasz Polskę? Przecież Polska zapomniała, że ty istniejesz. Dzień dobry. Nazywam się Ana Francisca. Urodziłam w Brazylii, jestem Polską, ale nie mam prawa do obywatelstwa polskiego. Dzień dobry, nazywam się Oswaldo Castro, urodziłem się w Brazylii, jestem Polakiem i nie mam prawa do obywatelstwa polskiego. Należycie do historii, liczy się tylko tu i teraz. Jestem Flávia, urodowaj się w Brazylii, a jestem, ale nie mam prawa obywatelstwa polskiego. Dzień dobry, nazywam się Rian Vitor de Gapski Vieira. Urodziłem się w Brazylii, jestem Polakiem, ale nie mam prawa obywatelstwa polskiego. 11 listopada to święto narodowe, święto niepodległości Polski. Jednakże nie każdy Polak ma tyle szczęścia co my i nie każdy Polak ma prawo do obywatelstwa polskiego. Poświęćmy Polakom żyjącym za granicą chwilę refleksji i pomóżmy im walczyć o posiadanie polskiego obywatelstwa. Marcin Piraczek, pozdrawiam was z Gniezna, pierwszej stolicy Polski. Pozdrawiamy? Pozdrawiam!
Niech żyje Polska i PiS! Hurra!